Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu ogólnym na miesiąc październik bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii złotego tarota. To jest ten tarot tutaj. Po tarocie wylosujemy sobie jedną kartę z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Ciągle zapominam. Już tyle razy tą talię rozkładałam. Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie, z afirmacją. Zobaczymy, jakie jest przesłanie dla Was na miesiąc październik. No i tradycyjnie jedna myśl jako kropka nad i na zakończenie czytania od naszych aniołów, czyli klucz anielski. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne. Zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie umieszczony pod tym filmem. A teraz już przechodzimy do czytania. Karty były tasowane. Teraz je przełożymy. I już patrzymy, co tam ciekawego październik dla ryb przygotował. Zaczynamy. Energia, z jaką rybka wkracza w miesiąc październik. 4 buławy. Co pomaga bądź przeszkadza? Dziesięć denarów. Wasze działania w miesiącu październiku. Król monet. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Koło fortuny. O kim, o czym rybka myśli? Co planuje, co analizuje w październiku? Siła. Połowa miesiąca. Królowa mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie całą tą sytuację, jak Wy się w niej odnajdujecie. Wasze nastawienie do tego wszystkiego. Kochankowie. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy. Wpływ osób z zewnątrz na Waszą sytuację. Dwa miecze. Czyli swoje myślą, ale się nie wtrącają, nie wypowiadają się. Ktoś być może też długo się nie odzywał. Jakoś ukrócił się kontakt. Ale myśli o Was. Obawy, nadzieje. As mieczy. I kochani, koniec miesiąca. Cztery kielichy. W tle mamy osiem buław. Osiem buław, więc będzie się działo, kochani. Duża talia, więc na tym moim małym stoliczku tutaj, no tak muszę sobie jakoś poradzić, ale myślę, że będziecie widzieli wszystkie karty. Fajny rozkład. Bardzo taki spokojny ten miesiąc. Wiele spraw w połowie miesiąca się wyjaśni. No tutaj ewidentnie czwórka buław, dziesiątka denarów, czyli sprawy domu, małżeństwa, organizowanie jakichś imprez, nie wiem, może wesele, może chrzciny, może jakiś jubileusz i związane z tym finanse. Budowa domu, zakup domu, mieszkania, nieruchomości, działki, jakieś inwestycje, kupno, sprzedaż, większy remont,
inwestowanie, tak, w nieruchomości. No tego będzie dotyczyć tutaj głównie ten rozkład. Praca też w domu, jakiś biznes rodzinny, jakieś uroczystości firmowe, jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy integracyjne, tak, żeby na przykład pracownicy się bardziej zbliżyli, poznali siebie, zwłaszcza te firmy, które dopiero gdzieś tam rozpoczynają swoją karierę. Spadki, darowizny, zapisy, odziedziczenia jakichś majątków. Rodzina, małżeństwo, no niektóre rybki być może będą się decydować na organizowanie jakiejś większej imprezy swojej, bądź może swoich dzieci, przygotowywanie się do tego. Jakieś zmiany, jakieś decyzje. Czwórka buław w ogóle jest to takie karta, która przynosi dużo radości, gdzie rybka będzie właśnie sfokusowana na najbliższych. Dom to też przyjaciele, którzy często nas odwiedzają, prawda, z którymi mamy świetne relacje, na których zawsze możemy polegać. To nie tylko rodzina, z którą łączą nas więzy krwi, ale też właśnie bliskie nam osoby. I myślę, że tutaj taka rodzinna jakaś atmosfera, jakieś wydarzenia, nie wiem, może rybka będzie zaproszona gdzieś na jakąś uroczystość, no to wszystko będzie towarzyszyło. Ogólnie czwórka daje stabilizację, więc nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, jakichś nieprzewidywalnych wydarzeń. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, gromadzenie zasobów, tak, inwestowanie też swoich jakichś oszczędności, właśnie tak jak powiedziałam, w nieruchomości, w grunty, bo mamy te denary, tak. Coś, co na przyszłość zapewni nam poczucie bezpieczeństwa finansowego. Niektóre rybki kupią sobie mieszkanie, tak? Może spłacą kredyt, może dostaną kredyt na to mieszkanie, dom. Może są w trakcie budowy, więc tutaj fajnie, sprawnie to wszystko idzie. Praca. Jeżeli chodzi o pracę, te rybki, które szukały pracy, myślę, że tą pracę znajdą i to będzie praca, nie wiem, no to co powiedziałam, biznes rodzinny, bądź taka praca, gdzie panuje taka rodzinna atmosfera. Coś związane z opieką, jakiś dom opieki, może hotel, może jakieś tematy związane z turystyką, tak? Gdzie przyjmujemy gości, gdzie całymi rodzinami przyjeżdżamy. No każdy z Was już będzie wiedział, o co chodzi, ale na pewno ta praca będzie i to fajne wynagrodzenie. Niektóre rybki mogą liczyć na awans, mogą liczyć na jakieś dodatkowe propozycje. Te rybki, które zdecydowały się rozpocząć własną działalność gospodarczą, no tutaj myślę, że mają kapitał, fajnie to wszystko jakoś urządzą, zrobią właśnie piękne powitanie, będzie wszystko rozreklamowane, tak? Dużo zainwestowały, starały się, żeby to pięknie wszystko wyglądało, no i ruszają, że tak powiem, pełną parą, bo to są nowe pomysły, ósemka buław, dobre wiadomości, nowe znajomości, no i taka energia do działania, tak? Do ruszenia z jakimś ciekawym projektem. Te rybki, które tutaj organizują jakieś przyjęcie, no być może w październiku będą jeździć gdzieś tam po rodzinie znajomych, zostawiać zaproszenia, listy, prawda? Bądź czekają na jakąś wiadomość. Może przyjdzie jakieś powiadomienie, że dostaliście spadek, bądź ktoś Wam chce pomóc z rodziny finansowo. Może odziedziczyliście, przepraszam, jakąś nieruchomość. Dobrze. Te ryby, które starają się o kredyt, głównie sprawy domu, mieszkania, remont. Ja przepraszam, że się tak powtarzam, ale to wiecie, kochani, masa myśli w głowie nagle. To tutaj, no, myślę, że ten kredyt dostaniecie, tylko może być taka sytuacja, bo nie podoba mi się troszeczkę ta czwórka kielichów, że tutaj ktoś wyjdzie z propozycją, ale rybka nie do końca może być zadowolona z tej propozycji. Ja może od razu dopowiem tą kartę, bo tutaj jakaś poważna rozmowa w połowie października. Tak jakby ktoś wyszedł z propozycją, bądź rybka wyszła z propozycją, a niekoniecznie jest zainteresowana, tak? No, albo już sobie chce odpuścić jakiś temat. Dwa denary. Współpraca zawodowa.
inwestowanie. Obrót większą ilością gotówki, ale też spółka, czyli mamy partnera, partnerkę biznesowego, razem prowadzimy jakiś tam swój interes. No i właśnie, być może tutaj któreś z Was będzie chciało pójść na własną rękę, ale do tego dojdziemy. Więc praca będzie, mogą być też jakieś podwyżki, mogą być dodatkowe pieniądze, na które ryba liczy, ale po usłyszeniu tej wiadomości okaże się, że no, myślałam, że będzie troszeczkę więcej, jest tak nie za bardzo i troszeczkę jestem taka niezadowolona, tak? No ktoś tutaj fajnie, że coś mi zaproponował, ale czy to jest to, na co ja liczyłem? Więc tutaj też niektóre rybki, żeby z góry też nie nastawiały się na jakieś złote góry, bo może być tak, że no, bardzo szybko ktoś przygasi tutaj te Wasze nadzieje. Dobrze. Wasze działania, rycerz denarów, przepraszam, król monet. Takie dojrzałe rozporządzanie moimi pieniędzmi. Wiem, co mam, wiem, czym dysponuję, tak? Dom, rodzina, wszelkiego rodzaju sprawy finansowe z tym związane. Więc tutaj rybka bardzo konkretnie też, tak? Bo król monet jest konkretny, on jest też hojny, szczery, ma gest, może pomóc, ale też chce coś osiągnąć, marzy mu się jakieś stanowisko. Chce ciężko pracować, o tym mówi siła, tak, żeby osiągnąć jakiś sukces, żeby zdobyć to, na czym mu zależy. Bardzo dobrze. Król monet to jest pracowitość na najwyższym poziomie, tak? Chęć stabilizacji. No i małżeństwo tutaj u niektórych, tak jak powiedziałam, ale zaraz do związków dojdziemy. Dobrze, co odchodzi do przyszłości? Koło fortuny, czyli mieliście do tej pory jakieś szczęście. No los obrócił się szczęśliwie na Waszą korzyść. Współpracowaliście z kimś. Koło fortuny to jest takie szczęście, to jest odmiana losu, to jest właśnie współpraca, rozkręcanie czegoś, dlatego tutaj te rybki, które być może rozkręcają swój własny biznes, idą do przodu, naprawdę są z tego zadowolone, bo czwórka buław to jest satysfakcja, ja się cieszę, bo czuję się bezpiecznie, mam pieniądze, wszystko się kręci, rodzina jest przy mnie, zdrowie dopisuje, prawda? Zaraz do zdrowia też dojdziemy. Jest ok, jest ok. No może weszliście właśnie na jakąś ścieżkę przeznaczenia, która teraz, no, ta fortuna kołem się toczy, los będzie Wam sprzyjał. O czym rybka myśli? Karta siły. Siła. Siła to jest układ odpornościowy, spadek energii życiowej, więc tutaj na pewno trzeba zadbać o swoją kondycję, jeżeli faktycznie rzucacie się tutaj na głęboką wodę, jesteście niezwykle ambitni, chcecie się wykazać i zdajecie sobie sprawę, że ciężka praca przed Wami, tak? Zadbajcie o swoją formę. Teraz wchodzimy w okres jesieni, tak? Czyli odzywają się wszelkiego rodzaju właśnie infekcje. Zadbajcie o siebie. Natomiast siła to też jest karta sukcesu. To jest karta odpowiedniej strategii, zaplanowania sobie wszystkiego kroczek po kroczku, jak będę działać, do czego dążę, co chcę osiągnąć. Taka determinacja, taka wewnętrzna siła, gdzie czasami się zastanawiamy, na przykład taka rybka, delikatna, czasami są tak osoby postrzegane, prawda, w pracy, czy ogólnie życiowo, że drobniutka kobitka, pozornego takiego niewielkiego wzrostu, delikatna, skromna, a ma taką siłę wewnętrzną, tyle potrafi, tak sobie radzi w życiu, jest taka pracowita, że po prostu swoją odwagą, siłą, determinacją przewyższa po prostu osiłków, prawda? Więc o tą odwagę i o tą siłę mi chodzi, że Wy z pozoru wydajecie się, że nie ma w Was w tej energii, prawda? Że być może no, nie wyglądacie na osoby, które mogłyby tak dużo doświadczyć i osiągnąć swoją właśnie taką mocą, taką silną wolą, a tutaj pokazujecie, że jednak potraficie. I umiejętność zderzenia się z trudnymi sytuacjami, tak? Bo Wy wiecie, co powiedzieć, jak się zachować, z kim, jak porozmawiać, żeby swój cel osiągnąć, tak? Mam tu dwie karty karmy. Może coś teraz, jakieś sprawy karmiczne będą się realizować. Może właśnie związane z rodziną. Nie tylko z pieniędzmi, ale też dziesiątka denarów to jest
to nasze drzewo genealogiczne, tak? Może rybka wydaje za mąż syna, córkę. Może wreszcie sama chce ustabilizować, uporządkować swoje życie, bo już osiągnęła jakieś maksimum w swoim życiu zawodowym. Wszystko sobie tak pouporządkowała według tego swojego grafiku życia i teraz właśnie czas na to, żeby zbudować ten dom, żeby osiąść gdzieś, zapuścić korzenie, pomyśleć o dzieciach, o rodzinie, o małżeństwie, o związku, o ustabilizowaniu się, tak? Więc jakieś wyzwania przed Wami, ale ja myślę, że rybka ma siłę. No czasami możecie się zastanawiać, czy mi tej siły wystarczy, tak? Myślę, że tak, tylko po prostu zadbajcie o siebie, żebyście, powiem brzydko, nie tyrały jak wół, kosztem swojego zdrowia, kosztem swojego życia prywatnego, kosztem swojego ja. Bo czasami się poświęcamy dla kogoś, poświęcamy się dla jakiejś sprawy i w tym wszystkim zapominamy o swoim szczęściu, o swojej wygodzie, wypoczynku, zdrowiu, pragnieniach i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kochani, połowa miesiąca, Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to jest niezwykle mądra, wykształcona, oczytana kobieta. Może symbolizować też mężczyznę, prawda? No akurat pojawia się tutaj kobieta. Nie wiem, czy to jest Wasza energia, gdzie Wy po prostu wiecie, jak działać, bo Wy już sobie wszystko to zaplanowałyście. Może też symbolizować spotkanie z kobietą spod znaku wodnika, wagi bądź bliźniąt. Tutaj akurat mam wodnika, więc może jakiś wodnik gdzieś tam w rodzinie, w otoczeniu zawodowym jest. I szczera rozmowa. Jeżeli potrzebujecie porady od takiej osoby, świetnie trafiliście. Ta osoba jest z Wami szczera, nie będzie owijać w bawełnę. Ona powie prawdę prosto z mostu, nawet jak to będzie bolesna prawda, ale nie chce Was w tej informacji oszukać. Czyli możecie mieć pewność, że opinia, z jaką się spotkacie od strony tej kobiety, jej wiedza, jej doświadczenie, jej postrzeganie pewnych rzeczy z zewnątrz, tak? Bo czasami nam się coś wydaje, a obserwatorzy właśnie widzą, że kurczę, no troszeczkę nie tak. I warto takiej osoby posłuchać. Pozwolić jej wypowiedzieć się. Słuchaj, jak Ty to widzisz? Doradź mi. Tu może chodzić o sprawy sądowe, jakieś porady administracyjno-urzędowe, może w sprawie pracy rozmowa, może w sprawie oceny tej sytuacji, która będzie miała miejsce w Waszym życiu. Mówię, na pierwszym miejscu dom, rodzina, finanse, tak? Ta osoba może się zwrócić do Was i coś Wam zasugerować, będąc tym zewnętrznym obserwatorem, bo widzi, tak? Bo widzi, że być może gdzieś tam się pogubiliście, że być może gdzieś tam potrzebujecie tego wsparcia, żeby Was nakierować, tak? Odpowiednio na tą ścieżkę, którą podążacie. A może szczerze Wam powie, że za bardzo poświęcacie się jakiejś sprawie kosztem właśnie swojego życia prywatnego. Wyjaśni się jakaś sprawa, może jakiś dokument, na który czekacie. Składaliście wnioski, składaliście podania, może rozmawialiście w sprawie pracy, prosiliście o podwyżkę, dokumenty w sprawie renty, emerytury, jakichś świadczeń. Takie wiadomości bardzo szybko i to myślę, że satysfakcjonujące Was wiadomości dotrą w połowie października. Wasze czynniki wewnętrzne, tak? Czyli Wasze nastawienie na tą sytuację, kochankowie. Może stoicie przed wyborem, może chcecie zadecydować razem z partnerem, być może to jest Wasz partner bądź partnerka, z którą chcecie przedyskutować wspólnie jakieś decyzje. Natomiast robicie coś z miłością, Boże, z pasją. Bardzo Was przepraszam, kochani, no nie wyciszyłam telefonu, już to robię. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś wystraszył dźwięk, jeżeli słuchacie na słuchawkach czy coś, bardzo Was przepraszam. Gapa jestem, nie wyciszyłam telefonu, przepraszam. Już go wyłączyłam. Kochankowie, robienie coś z pasją, z miłością, z uczuciem, ale też sprawy małżeńskie jak najbardziej tutaj, tak? Związek. Chcę być z ukochaną osobą, zdecydowałam się na ten krok, żebyśmy wreszcie byli razem, już wyszli z tego okresu narzeczeństwa.
Czynniki zewnętrzne, czyli właśnie wpływ osób trzecich na to, co się dzieje w waszym życiu, czy to środowisko zawodowe, czy rodzina, przyjaciele, tak? Dwa miecze. Dwa miecze to jest taka karta, która mówi: ja swoje myślę, coś analizuję, obserwuję, wyciągam wnioski, ale nie wypowiadam się na dany temat. Po prostu odgradzam się jakby, tak? Akurat w tej sytuacji, no, te osoby nie chcą się po prostu wtrącać. Może ich to nie interesuje, nie ich sprawa. Może nie chcą dolewać oliwy do ognia. Może chcą wam właśnie pozwolić, żebyście sami poszli tą swoją ścieżką karmiczną. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, prawda? Dwa miecze. To jest też karta, która być może mówi, że z kimś od dłuższego czasu nie utrzymywaliście kontaktu, nie rozmawialiście, nie spotykaliście się. Może to ten wodnik, może waga, może bliźniak, może lew, bo tutaj też o lwie jakimś myśli ryba. Nie wiem, kto to jest. Ale może właśnie rybka wyjdzie z propozycją rozmowy. Może rybka tutaj będzie chciała jakoś nawrócić tą ważną dla was osobę z powrotem do tego ogniska domowego, tak? Może czasami tak jest, kochani, no w rodzinach mamy jakieś waśni. Potrafimy z ukochaną przyjaciółką bądź przyjacielem też wejść w jakiś spór, różnice zdań, prawda? I to powoduje, że no jakiś dystans się tworzy, prawda? Już nie piszemy tak do siebie, już się nie spotykamy i to się nawarstwia i to w jakiś sposób, no, coraz bardziej te nasze drogi wspólne rozchodzą się. Może czas to naprawić. A z ciekawości dobiorę kartę. Zobaczymy, o kogo tutaj chodzi. Paź mieczy, czyli zodiakalny bliźniak, ale może też chodzić o syna, o dzieci. O jakąś plotkę, która powstała i trzeba to zweryfikować. Może jakieś informacje, że wiesz, no coś tam słyszałam, ale nie do końca wiem, o co chodzi. Pamiętaj też, rybko, że ta osoba jest bacznym twoim obserwatorem. Też może tam coś mówić o tobie, bądź myśli o tobie, ale nie chce się wtrącać. Bądź czeka, aż rybka wykona pierwszy gest. Weźmie do ręki telefon, zadzwoni, bo ona jest tak obrażona, bo ona jest tak dumna, że pierwsza ta osoba, mówię tutaj z zewnątrz, no nie odezwie się, nie napisze. Tutaj też chodzi o jakieś sprawy dzieci. Od razu mówię rybkom, które organizują jakieś wesele, jakieś uroczystości rodzinne związane z waszymi dziećmi, nie róbcie tak, że one nic nie mają do powiedzenia, że mają tylko patrzeć, obserwować, ewentualnie no, drobne jakieś uwagi dostosować. Nie bądźcie dominujące w tym wszystkim i nie róbcie nic też na siłę. Nie wymuszajcie na nikim niczego. Pozwólcie tym młodym, tutaj nie wiem, akurat taka myśl mi przyszła, rybka, która jest mamą bądź teściową i organizuje jakieś przyjęcie dla swoich dzieci. Za bardzo się nie wtrącajcie, pozwólcie tym młodym się wykazać, niech to będzie ich dzień i niech to będzie tak przygotowane, jak oni chcą. Ja wiem, że być może wy tutaj wykładacie duże pieniądze. Może wy załatwiacie salę, bądź nawet organizujecie to gdzieś. No czasami jest taka możliwość, że no, jakieś przyjęcie w domu, bo na przykład nie będzie to duże jakieś wesele, bądź, no nie wiem, jakaś uroczystość, zaręczyny na przykład. Pozwólcie, żeby te osoby czuły się komfortowo, bo ja tutaj widzę, że taka blokada, że ktoś może mieć nawet pretensje do was, być właśnie obrażony przez to, że coś, co dotyczy ich życia, tutaj rybka za bardzo próbuje nadzorować, kierować, tak jakby ona sama sobie coś urządzała. To dla niektórych tylko. Może jedna rybka miała to usłyszeć, ale takie coś musiałam powiedzieć. Obawy, nadzieje, as mieczy. I tutaj as mieczy, prawda wypływa na wierzch, tak? Czyli wszystko, co ma być powiedziane, wszystko, co ma być podpisane, obiecane, wyjaśnione, przemyślane, oczyszczone, tak?
oczyszczamy też relacje, oczyszczamy atmosferę, która jest. Mówimy prosto z mostu. Może niektóre rybki takiej szczerej rozmowy się obawiają. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś transakcje, wiadomo, że chodzi o umowę. Jeżeli chodzi o pracę, też zastanawiasz się, rybko, może ktoś na razie ci coś obiecał. No i czy tą obietnicę spełni? Na przykład szef, który porozmawiał z tobą szczerze i powiedział ci, że jest możliwość, żebyś więcej zarabiała, rybko, żebyś miała lepsze stanowisko, lepsze warunki pracy, ale być może nie teraz. Może być tak, że ktoś tutaj zastanawia się i musi dokonać wyboru pomiędzy wami i kimś jeszcze. I żeby rybka się nie obraziła, jeżeli to tą inną osobę, na przykład pracodawca, wybierze, prawda? Tutaj też jest kwestia dorabiania sobie, jakiegoś dodatkowej pracy, praca na dwie zmiany, współpraca być może też z partnerem bądź partnerką życiowym. Czwórka kielichów, która kończy ten rozkład, no pokazuje nam ta karta dobitnie, że ktoś tutaj przychodzi z dobrą propozycją, z dobrymi intencjami, chce nas zaprosić, będzie coś zaproponować, a ktoś jest obrażony, chowa urazę, może już mu nie zależy, a może jest leniwy, nie chce mu się, a może nie docenia szansy, a może jest tak skupiony na sobie, że po prostu no nie docenia, co ta osoba robi, prawda? Nie docenia tego. A może czuje jakiś niedosyt, a może jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. No właśnie. I ta dwójka denarów to jest też taka niestabilizacja. To jest takie właśnie, będzie albo nie będzie. Raz mam, raz nie mam. Brak konkretów. A tutaj trzeba konkretnie coś wyjaśnić, porozmawiać, ustalić. Myślę, że pewne decyzje przełożą się na listopad, kochani. Jeszcze taka czysta i klarowna sytuacja w tym październiku nie będzie. Zaczną się jakieś rozmowy, jakieś zmiany. Realizowanie jakichś projektów, pomysłów. Podpisywania czegoś w urzędzie. Wyjaśniania jakiejś sprawy. Tutaj też jakieś sprawy spadkowe. Sprawy spadkowe, gdzie rodzice być może podzielą jakiś majątek na pół pomiędzy swoje dzieci. Być może będziecie się widzieć w sądzie bądź u notariusza w połowie miesiąca. Wydaje mi się, że rybka nie do końca będzie zadowolona z tego podziału, bądź osoba, no tutaj widzę, to może być nie tylko dzieci, to może być brat, siostra, młodsza osoba od was i bliźniak, bliźniak. W relacjach, co w relacjach? Moje kochane rybki, no myślę, że tutaj niektórzy wybierają się gdzieś razem na wesele, bądź już organizują swoje wesele, swój ślub, małżeństwo, szykują się do tego. Zwłaszcza, że do tej pory wydawało wam się, że spotkaliście osobę, która jest wam przeznaczona, tak, koło fortuny. Tak jak mówię, jakieś dobre wiadomości, może poznaliście się też przez internet, może piszecie ze sobą, flirtujecie, najpierw dla stałych związków. Więc tutaj niektóre pary będą legalizować małżeństwo. Inne w stałych relacjach może muszą sobie coś wyjaśnić, bo był jakiś foch, były jakieś plotki, jakieś podejrzenia. Być może rybka podejrzewa, że ktoś jest trzeci, prawda? Może rybka ma romans i chce z tego jakoś wybrnąć i umiejętnie to ukrywa. Natomiast tutaj no, musi ta sprawa jakoś się wyjaśnić. Rybka trochę boi się tej szczerej rozmowy, ewentualnie boi się konsekwencji. Jak to dalej wszystko będzie? Może trzeba się z kimś pogodzić, może trzeba właśnie szczerze porozmawiać. Może ktoś się nie odzywa i rybka tutaj czeka na jakąś wiadomość. Tak jakby tutaj ktoś się starał, a tej drugiej osobie nie zależy, bądź ma no takiego focha, że po prostu no jak stąd, to nie wiem. Na koniec świata, gdzie pieprz rośnie. I potrzebna jest rozmowa. Ktoś może, dwójka denarów to jest takie trzymanie dwóch sroczek za ogon, kochani. Jestem z kimś, ale szukam gdzieś indziej, bądź dopiero zakończyłam jakiś związek, poznałam kogoś nowego, ale sentymentem jeszcze głową gdzieś tam jakoś nić mnie łączy z przeszłością. Musicie to, kochani, uzdrowić, odciąć się. Czysty umysł, przemyśleć sobie wszystko, czego wy chcecie.
Niektóre rybki są po rozwodzie, być może obawiają się nowej relacji. Zastanówcie się nad tym. Samotne rybki. Macie szansę kogoś poznać, tylko od razu mówię, że ta osoba będzie po przejściach, więc tutaj też możecie czuć, że wasze zaangażowanie jest niedocenione, ale ta osoba się boi. Ta osoba się boi, jest troszeczkę zrezygnowana. Tutaj naprawdę potrzebujecie czasu i cierpliwości. Cierpliwość, ta karta siły, to jest tak, jak ogromną cierpliwość trzeba mieć do dziecka. Ogromną cierpliwość trzeba mieć do zwierzątka, które jakąś traumę przeszło, tak? Było w nieodpowiednich rękach, warunkach, boi się ludzi. Teraz cierpliwie, delikatnie trzeba znowuż to zwierzątko oswajać. Tak samo tutaj. Wydaje mi się, że niektóre rybki trafiły na osobę, która naprawdę doświadczyła trudnej relacji, związku i teraz po prostu się boi. Gdzieś tam zaszyła się w swoim pancerzu, pochowała to swoje serce, te swoje emocje, uczucia i teraz ten kawałeczek po kawałeczku. Na pewno większość z was oglądała Shreka, który mówił o tych warstwach, tak? Cebuli. No właśnie. O to tutaj chodzi. Żeby zdjąć te warstwy. Dobrze, kochani. Fajne czytanie. Uważajcie na spadek odporności. Tutaj naprawdę zwróćcie na to uwagę, żeby się jakoś suplementować. Witaminki, czosnek, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy wie. Jakieś tam swoje miotki, niemiotki, inne rzeczy. Odpoczywajcie, dużo snu wam potrzeba teraz jest i naprawdę nie podejmujcie pochopnie decyzji. Jeżeli sami nie wiecie, co robić, skonsultujcie to z osobą, która ma wiedzę i naprawdę szczerze wam powie, nawet jak ta prawda będzie trudna, bolesna, to tutaj no, na pewno ta osoba was nie okłamie, nie oszuka, nie powie wam tego, czego oczekujecie usłyszeć, prawda? Niektóre rybki mogą poznać kogoś przez internet, ale też osoba mądra, inteligentna, ale z dystansem. Możecie czuć taki chłód troszeczkę. Możecie czuć, że nie zależy jej za bardzo. Może rzadko odpisuje. Ale ta osoba myśli o was, obserwuje was na tych różnych tam portalach społecznościowych, więc po prostu jest ostrożna, tak? Więc nic na siłę, nie naciskajcie. Na pewno nie wyskakujcie od razu z małżeństwem i innymi takimi planami, chociaż tutaj też jest inna kwestia. Stawiajcie od razu, na samym początku pokazujcie swoje oczekiwania, bo może być tak, że ktoś po prostu chce romansu, chce jakiejś przygody, a wy chcecie się zakorzenić, potrzebujecie rodziny, potrzebujecie już takiej stałości w związku. Flirty, romanse już są za wami, ta zabawa to już jest już czas przeszły. Teraz się odwraca w drugą stronę to koło, tak? Więc też być może warto zasygnalizować na początek, czego oczekujecie od partnera, czego oczekujecie od związku, żeby ktoś po prostu no, mylnie nie odebrał waszych intencji. Kochani, zobaczmy, jaka afirmacja dla was na październik. Ale rybki niektóre są zakochane, ale mają też jakieś dylematy, wątpliwości, nad czymś się zastanawiają, więc myślę, że jak nie październik, to listopad już te wątpliwości rozwieje. A teraz zobaczmy afirmacja dla rybeńki. Darzę siebie miłością i akceptacją. Jaka piękna karta. Doceniam wszystko, co robię. Nie muszę być kimś innym. Mówię swoim własnym głosem. Proszę o to, czego potrzebuję. Przyjmuję ofiarowaną mi moc. No właśnie, rybko, zobacz, na pozycji głowy masz siłę, moc. Spływa ona na ciebie. Przyjmij ją. Przyjmij ją. I zobaczymy, jaka kropka na dnie od naszych aniołeczków. Naszych aniołeczków już patrzymy. Poczuj swoją siłę i moc. No coś niesamowitego. Ona pomoże ci w działaniu, moja kochana rybko. Siła i moc. Tak to wygląda. Ach, może tutaj położymy. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Działajcie. Październik naprawdę spokojny, bezpieczny i taki bardzo rodzinny ten miesiąc. Rodzina będzie dla was najważniejsza. Dom, sprawy rodzinne, bliscy, przyjaciele.
I naprawdę, starajcie się tutaj rozwiązać jakiś konflikt. Ktoś myśli o Was, ktoś czeka na jakąś wiadomość, ale boi się pierwszy napisać, boi się pierwsza zadzwonić. Może warto, żebyście Wy wyszli z inicjatywą. Pogódźcie się, zwłaszcza jeżeli macie w otoczeniu bliźniaka bądź wodnika, bo te znaki bardzo się tutaj zaakcentowały. No i lew, jeszcze trzeba o nim pamiętać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego w październiku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam.